Księżulo to ponowne objawienie ubiegłych 2 lat na polskim YouTubie. Wiele z Was wie dokładnie, co dzisiaj robi, ale czy wiecie o tych ciekawostkach, o których Wam zaraz opowiem? Napiszcie w komentarzu, czy wiedzieliście o którejś ciekawostce, a także zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonkiem. A teraz lecimy z ciekawostkami. Jeden. Książulu, a kiedyś kolorowy wrok, to tak naprawdę Szymon Nyczkę, ma plus minus około 30 lat. Został urodzony w Warszawie i tam też się wychował. I mieszka do dzisiaj. 2. Samochód Książula, który możemy widywać na filmach, to tak naprawdę Volkswagen Jetta. Myślę, że on może mieć na oko z 10 lat. 3. Moim skromnym zdaniem i według moich obliczeń, Książulo na dzień dzisiejszy zarabia na YouTubie przy jego aktualnych milionowych wyświetleniach około od 15 do 30 tysięcy złotych miesięcznie, jak nie więcej. A trzeba pamiętać, że to same wyświetlenia z YouTube'a. 4. Szymon jeszcze kiedyś był dużym miłośnikiem trap. Sami wiecie, o co chodzi. Czy dzisiaj się do tego ograniczył? Tego naprawdę nie wiemy. Trzeba by było go osobiście zapytać. 5. Książulo jest szczęśliwie zakochany w swojej dziewczynie Marcie. Z tego, co można wywnioskować, są oni ze sobą już od dłuższego czasu. 6. Ze swoim kolegą Wojtkiem, który prowadzi kanał o nazwie Wojek, znają się już od ponad 10 lat. Dużo osób myśli, że są oni parą, lecz czy tak jest naprawdę? Napiszcie w komentarzu, no bo przecież Książulo, tak jak mówiłem wcześniej, ma dziewczynę. Chociaż może Wojek to była jego szkolna miłość. 7. Kiedyś Książulo pod swoją nazwą dawną, czyli Kolorowy Rok, publikował prześmiewcze filmy odnoszące się do różnych sytuacji z życia. A jego najpopularniejszym filmikiem, dzięki którym stał się jeszcze bardziej popularny, jest film pod tytułem Czy mogę być winna grosika? Film ten uzyskał na dzień dzisiejszy ponad 2 miliony wyświetleń. 8. Książulo nieraz wspominał, że zmagał się z otyłością. W pewnym momencie ważył grubo ponad 100 kg. Tak jak sam mówił, zamawiał 2-3 pizze dziennie i jadł śmieciowe jedzenie. Ale udało mu się z tego wyjść, za co duży szacunek. 9. Książulo miał kiedyś konto na portalu photoblog.pl, lecz dzisiaj na jego dawnym koncie już nic nie zobaczymy. Czy specjalnie usunął tam wszystkie zdjęcia? Jakie tam były zdjęcia na jego koncie? Tego nie wiemy. Może kiedyś sam Książulo się o tym wypowie. 10. Książulo cierpi na niezidentyfikowaną mi chorobę, która objawia się tym, że w swoich filmach bardzo i to bardzo zwiększa zdania, na przykład wołowinka, kurczaczek i tego typu inne rzeczy. Chyba wiecie, o co chodzi. Jeśli wiecie, jak ta choroba może się nazywać, dajcie znać w komentarzu.